Zwykle, kiedy budujecie nową bazę, macie nadzieję tylko na jedno: że nikt w okolicy nie znajdzie waszego domu i go nie zniszczy. Jednak dzisiaj nie będziemy niszczyć bazy widza. Tak szczerze mówiąc, to za bardzo nie ma co tutaj niszczyć. Ale będziemy niszczyć swoje domy wzajemnie z MWK-ą, gdyż będziemy udawać pokłóconych sąsiadów. Tak, to jest MWK obok. Siema, siema. MWK. Nie widzę cię. A, no tak, bo jestem niewidzialny, żeby widz mnie nie widział, że nagrywałem stawkę. Nieważne, nieważne. Okej, nieważne. Ważne jest to, abyście zostawili łapkę w górę, subskrybowali kanał i pisali swoje propozycje na kolejne filmy w komentarzach. Pamiętajcie, że filmy są codziennie i odliczamy do rzeczy wielkich, więc zostawcie dzwoneczek. Już teraz zasubskrybuj! Pu, pu, pu! Pu, pu, pu! Dobra, MWK, słuchaj, zebrałem cię tutaj, dlatego, duszka że... piła, dobra, dawaj, gdzie budujemy hawiry, no, gdzie się właśnie, kudzimy, to właśnie... trzeba szybciutko, pach, pach, bez gadania mi to wie. No, kwestia jest taka, że musimy przyprowadzić do domu widza, tylko nie wiem, gdzie on był. Aha, dobra, w tamtą stronę był. Ja cię mogę tepnąć, bo ty jesteś tepe do... Ej, tu sława jakaś! Dominik Polska. Dominik Polska! To ja! Siema! O, dobra, dobra, dobra. Bo jego domek jest tutaj, o, widzisz, nie? No, nie wiem, co to jest za domek. O to siebie nie pytaj, bo jakby ja z tym nie mam nic wspólnego. Ty wybudujesz gdzieś na lewej stronie, okej? Okay? Patrząc się na wprost tego domku. No, Ej, on idzie, pa, wszedł do domu. Tak, tak, tak. I pszczoła go goni. Ej, wkurzona pszczoła, jo! Chłopa przechlapane. Ty budujesz domek na lewo, ja buduję domek na prawo i tak, żeśmy się idealnie na środku przed jego ale domkiem. Ale tak bliziutko, bardzo bliziutko, czy... Tak, na przykład widzisz takie wzniesienie... Patrz, na przykład możesz sobie tutaj, o, tutaj wow wybudować, no. Znaczy taki domek okay bardziej wkopany w górę, tak jak on ma. Ta, jak żeby zaraz buduję nie mówił, że ej, przyszedł tam, byłem 5 minut temu i nic nie widziałem. Bo wtedy mu odpowiemy, że no cóż, dlatego, że moja baza jest ukryta, nie? A ma być taki dowalony, czy taki... Nie, 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 nie. Jakby, albo, wiesz co, to już zależy od ciebie, ja nie będę robił dowalonego, bo na to dużo czasu nie mamy, musimy się z tym szybko spiąć. Ja myślę, że, dobra, mój domek powstanie tutaj idealnie schowany. O, pyk, dobra, też sobie zrobić taki w górę, że jak on ma, wezmę sobie dorsy jakieś, na przykład, nie wiem, o, takie czarne, dobra. Kocham trollować widzów. Ja też kocham trollować widzów, widzowie, mam nadzieję, że wy też kochacie oglądać te filmy. Nas? Na tym mi akurat nie zależy, bo wydaje mi się, że jestem dość marnym obiektem westchnień, aczkolwiek mam nadzieję za to, że z moim domkiem będzie inaczej i on będzie już dobrym obiektem westchnień. Więc buduję nie moją dziurę, poszerzam, pamiętaj, że jak coś, to mamy World Edita, nie? Może sobie tym do pokoju. Ziomeczku! No, ej, znalazłem żelazo! Jo! Żelazo! Wow, 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 bam, bam, bam! Nie, ja tak naprawdę w ogóle się z tego faktu nie cieszę. Dobra, ale ja buduję czy ten sobie. Musi być duży? Nie musi nie, być duży. Nie, wcale, nie, 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 nie musi ej, być co duży. Jest? Ty, tu ktoś coś budował. Ej, co? Może ten ty? Schody. Ej, tu są schody w dół były robione i się przekopałem. Ej, jo, co jest? Znalazłeś jakąś inną bazę? Tego typa może? Ej, znalazłem spawner szkieletów, ale bez spawner szkieletów. O kurde. Czyli ktoś tu szukał, chyba miał X-raya. Ej, no. Dobrze, detektyw Marcin, żaden cheater się przed nim nie ukryje. Mój domek jest zrobiony, ja myślę, że tutaj może ewentualnie zrobię jakieś takie... Taki paternik? Paternik? Taki paternik. O, o. Patelnik? No lubię patelnię, zawsze gotuję na niej. Nie, no, no tak. Zrobię sobie taką podłogę, trochę w sumie taka kuchenna podłoga. Znaczy kuchenna by była, jakby była czarno-biała. To w sumie też ej, łazienkowa. Okien. Ej, widzowie, napiszcie, gdzie macie pralkę? Czy w kuchni, czy w łazience? Bo chciałem przypomnieć, że ludzie ja nie mam w łazience, jak normalny, poczciwy człowiek. Jak normalny Polak, bo chyba w Ameryce mają w kuchni pralki. Nie, to ja to mam, dziwne. Ja znam osoby, które mają pralki w kuchni, to jest dziwne. Tak, 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 tak. I na przykład chcesz umyć talerz, wkładasz do zmywarki, a tu się okazuje, że to była tak naprawdę pralka. I po talerzu. Albo ciuchy do zmywarki. Dobra, mój domek jest tutaj zrobiony. Ej, jakiś set żelazny, diamentowy, coś? Ej, w sumie możemy sobie wziąć żelazny, no. Żeby mieć pewność, że to nie on nas zabije, okej? Okay? Bo... No ta, no ta. I właśnie pytanie, czy chłop jest groźny, nie? To jest chłop, czy to jest ona? Nie wiem, on, nie wiem, nie on, wiem. Czy on, czy ona? Jest... Ja gadam, sorry. Nie wiem, nie wiem, nie, nie... nie mam pojęcia. Ale dobra, mój domek jest zrobiony, jak swoim? Mogę przyjść zobaczyć? Dobra, no. TP do... Znaczy, to jest taki basic domek, nie? Polska? O, o!
Ej, dobry ten sandstone. Dobry, podoba mi się. Ej, jesteśmy w idealnie takiej samej odległości od jego domu. To teraz zróbmy tak. Nie, nie, będzie git, będzie git. Dawaj, stary, chodź na Waniszu pod jego dom. No, no idę. On tutaj jest akurat przed drzwiami i stary... Przed drzwiami? Znaczy nie, jest, ja no. jestem tutaj za drzewem. Widzę, no. Koło jego domu, widzisz ja mnie? Ja jestem tu, no tak, no. Weź się gdzieś tutaj też pojaw od strony swojego domku. I z drugiej strony, no. Tak, no, i będziemy się tutaj kłócić. Ej, on wyszedł. On wyszedł. Ej, dobra, co Ale pojawiłeś się już? I będzie się tu chował za drzewem. Ja też, ale dobra, ja dobra, chodź w moim kierunku, chodź w moim kierunku, o nie! No dobra, to idę, idę. I co? Znowu? To znowu ty, a ja... Ten chłop postronny obok. Ja wam przypominam, że jestem Real Baron, a on jest Dominik Polska. Już ci mówiłem, nie oświetlaj okolicy. To mój teren. To mój teren. I ten wizor stoi z boku i nas nie, obserwuje. To mój on nawet teren. Nie pisze. Zabić cię? Co zabić ty grozisz mi, MWK? Ostatni raz ci daję fory. Weź siebie i tego... Ej. Zaraz, czekaj, przepraszam, ale co wy robicie tu? To nie to twój jest? Kolega? Ej, czemu ty go zacząłeś bić, stary? On się wystraszył. Nie znam go. No ta, specjalnie tak wiesz. Ja też. Go. Kim jesteś? Ej, stary, teraz zauważ, że tak szybko wprowadziliśmy motyw tego, że tak naprawdę ten typ się musi tłumaczyć tego, co tutaj robi, a nie my. Mieszkam tu. Niemożliwe. No nie. Wynoś się. O, wróć. To mój teren. Nie wiesz, w co się wpakowałeś. Ten kretyn oświetla całą okolicę. Znajdą nas. On jest głupi, nie słuchaj go. Słuchaj mnie, nie jego. Twoim przyjacielem, jak... On cię okłamuje. Nieprawda. Bądź mój. Okradnie cię kolego. W nocy. Proszę. Nie, nie rozumiem was. Koleś, masz jedną opcję. Albo mi pomożesz wygonić tego Dominika, albo wszyscy źle skończymy. Co się dzieje? On cały czas pyta. On jest totalnie zdezorientowany, no. W sumie jakbyś się zachował, gdybyś ty sobie zbudował domek i nagle dwóch typa ci byli pod dom i się kłócą na twoich oczach, na ciebie zwracając uwagi. Dajcie jedzenie, please. A co ci zrobił? Nic. On jest debilem, to są twoje argumenty? O. A to ty prosiłeś o jedzenie, myślałem, że to on prosił o jedzenie. Dzięki przyjacielu. Widzisz? Trzeba go dokarmiać. Już. Jak Menela. Lubię. To i cały czas zombiaki przeszkadzają w korespondencji. Sam jesteś Menel. Kwikaczu, przepraszam za niego. Kwikaczu to ten widz. Tak w dużym tak. uproszczeniu. Ja jestem Dominik Polska, pozdrawiam wszystkich Polaków. Nie pytajcie, jak wymyśliłem swój nick, Real Baron. Trochę to brzmi, jakbym był, nie wiem, jakimś księciem średniowiecza. Real Baron Wielki. Jesteście kolegami? Nie, wrogami. Ja i sąsiadami. Ja właśnie, żeby cię zabić we dwóch. Ale to jedno i to samo. No bycie wrogiem, a sąsiadem, no to naprawdę jest jedno i to samo najczęściej. Pomóż mi! On nie umie pisać! Nie słuchaj go! Jest totalnie proś kroku! Ej, stary, on stoi i nie dowierza, co się dzieje w ogóle, nie? Ta, wynoś się, Dominik! Nie, no ty się wynoś! Mogę się nie wtrącać? Ej, dawaj, napiszmy mu, że może, pójdzie i damy na chwilę tak odsapnąć mu, stary, a później zaczniemy coś odwalać. Idzie po prostu w dwie strony, jak go wyjaśnię. Ja idę sam. Do domu, bo jego widok już mi humor zepsuł. Dobra, ja też idę, elo. Zostawiamy go tak po prostu zdezorientowanego tak. na środku. To git. Teraz ja dobra, myślę, ja tak, ktoś z nas powinien do niego przyjść i wiesz, i tak poza spróbować go przyjść do swoich racji. Najpierw przyjdzie jeden, a potem drugi. Ta. Idziesz pierwszy? Ja co on robi w ogóle? Mogę, no, tylko poczekaj, bo on jest na razie poza domkiem, wolałbym, żeby wszedł do domku. On tutaj bo on ma farmę na górze, no tak, dobra, czyli on jest dziany, on nie jest głodującym biedakiem na ekstremie jak 90% graczy. Dobra, to ja wbijam tam. Oj, ale sorry, nie, rozwaliłeś drzwi. Nie, ja magię wyłączył, bo nie ma, oj. Dobra, ale on nie widział przynajmniej, że to na hita zepsułeś. Bo za dużo siły mam. Otworzysz drzwi? Teraz się go pytasz, jak już mu je rozwaliłeś? A masz cicho, nieważne. Ale masz power. Masz power? Wiadomo. Mogę wejść. A po jak kulturalnie, widzisz? No tak, ja tak. Podejście psychologiczne. Spróbuj się z nim, stary, tak wiesz. No. Cześć, kolego. jak miło. Możesz, stary, naprawdę takie minki uśmiechnięte pisać. Takie aż do kitu być sztucznym. Sąsiadami i się lubimy. Może wyjaśnijmy.
wyjaśnimy tego trzeciego. Ciekawe co na to w ogóle. Ej, bo tego nie wiemy, nie? No. Jakby zachował się tak, kiedy był pomiędzy... Wolałbym się nie wtrącać. Aha, no, dobra, czyli dalej. Dalej, to jest taki dyplomatyczny sposób. No, przyjacielu, nie bądź taki. Możemy ja mam pomysła, stary! Mieć we dwóch. Ja mam pomysła, stary! A nie trzech, no. Co jakbyśmy, ktoś z nas by go przyjął na swoją stronę i przy ataku na bazę drugiego byśmy się wysprzęglili na niego i na niego byś zrzucił winę i by się jemu oberwało zamiast nam. Możemy tak zrobić. No, tak trzeba, zrobić. Trzeba go tak. Dobra, spróbuj go wrócić. To tylko, jak? Ja nie wiem, czy będzie, wiesz, jakby do współpracy w ogóle. A mogę sobie po prostu grać sam? Możesz. A jaka miękka uśmiechnięta. Oczywiście. Tak. O nie, robienie w konia level max. Jesteśmy przyjaciółmi. I sąsiadami. Możesz mi ufać. Chłopa zna od dwóch minut. Ja mogę tobie? O, mocno! Tak. Jeżeli powiesz, że możesz mu ufać, to znaczy, że musi to udowodnić. No tak. I co, wtedy na ciebie lecimy? No, ale nie teraz, bo ja też muszę mieć z nim swoją później. Rozmowę. Okej, okay, dobra. Musisz mi dać też swoją szansę, zobaczymy, kogo wybierze. No dobra, okej. Kombinator jesteś. On wie, że jest wciągany w jakiś spisek. Dominik. Nie kombinator. Hej, kombinator brzmi prawie jak Terminator. Kombinator 2000. Słuchaj, sprawa wygląda tak. Zastanów się i przyjdź do mnie jak coś. Ej, pokaż mu stary swój domek. Weź go do swojego domku, ja chodź, też go do swojego zaprowadzę. Pokażę ci, gdzie mieszkam. Co ty na to? Zostaw sordy. Ale to obok, napisz mu, że to obok. To nie, nie daleko. 3 sekundy? No to naprawdę Asian chodź, Express. No ok, dobra, on idzie, o, przekonałeś go, dobra, obserwuję was tutaj cały czas gdzie? Z góry. Idzie, dobra, kij. No w sumie dobrze, że te domki... Ej, faktycznie to jest niebieskie. Ej, tego domku... A jego nie widać, bo drzewa zasłaniają. Ej, dobrze. Jest skitrany. Witam w mojej posiadłości. nie zbyt dumnie to nazwałeś? Posiadłość? to wygląda stary jak schowek na mopy. Ładny dom, co? Ciekawe, co napisze ten typo. Ej, tu faktycznie jest spawner na dole. No, właśnie ten drugi mnie... Kurza, ciebie lubię, ty możesz tu mieszkać, ale tamten to brak słów. Ta, ty możesz tu mieszkać. Dlatego wolę u siebie. Ja wiem. Ej, on nie skumał w ogóle, o co chodzi. Dobra, jak coś, zapraszam tutaj zawsze. Można posiedzieć, pogadać, po sąsiedzi. Po sąsiedzku. Wiesz. Pikachu. Ej, ciekawe co. Ej, on poszedł. Tak, stary, on to tak. On napisał tak ok. Jaki no, zimny on drań. No, totalnie, nie? Jaki zimny totalnie drań. Zlał, ej, stary, dobra, teraz dobra. Ja do niego przychodzę. Tak, idealnie. No. Ej, bo ja też mam zbroję żelazą. Jesteśmy tak samo uzbrojeni w ogóle. Ale dobrze, tych samych skinów chociaż nie tak, mamy. Tak. Ja po prostu się wprosiłem. Siemka, wpadłem odwiedzić nowego sąsiada. Ale on musi mieć dziwko, stary, nie? Co ty pomyślisz? O nie, drugi. Ej, mogłeś... Ej, daj mu ciasto, powiedz, że... Daj mu ciasto, że ty jesteś lepszy od tamtego. Tak, zapytaj, przekupię czy ja ci coś dałem. No, tak. Daj mu ciasto albo coś, tak wiesz. Mam coś dla ciebie, nie? W prezencie, skoro będziemy sąsiadami. O nie, za mocne to jest. Trzymaj, nowy kumplu. I też zaraz będę robił uśmieszki, jak sąsiadami. Ale inne, ty robisz no, bardziej creepy takie. No mieszkam obok. Tak, no to muszę robić inne, bo sobie, że jestem innym człowiekiem, nie? Żeby sobie nie pomyślał, że to jedna osoba gra na dwóch kątach, ale to będzie trudne do zrobienia, bo ci kiedy się obydwoje ruszamy. No, trochę tak. Mogę ci pokazać. Chodź, zapraszam w swoje progi. Ej, ja twojego domku nie widziałem. Tu się osiedle robi. Dobra. Ja go stary szybciej wygabuję do siebie. Tu wiesz, bo ja będę bardziej gościnny. Ja nie będę gadał u niego w chacie, tylko ja pozwolę, wiesz, u siebie posiedzieć, bo ja tu mam luksusy w moim domku. Czyli rozumiem, czyli po prostu teraz rywalizujemy, na kogo stronę przejdzie. Fajnie, tak, dopiero tak, teraz o tym tak, mówisz. Tak, kolega, bo tak. Taki jesteś. O, dobra. Yoko Hoto, ty! No. No super! No. To moja niby to schowek namiotu. Czuj się jak u siebie. Generalnie jestem pacyfistą. Lubię naturę, ludzi i szanuję ich zdanie. Tylko nie co tego Dominika, debila, co mieszka w schowku namiotu.
O nie. Ej, ciekawe co on napisze. No, bo on na razie nic nie pisze, ja tylko tutaj się wysilam, a on to tak... Ale on w ogóle mało pisze, stary. Jak... On w ogóle jest, stary, taki zimny w stosunku do nas. Jak ty coś do niego piszesz pod jego domem, a on ok, zamknął drzwi i poszedł po prostu w trakcie rozmowy. Że on jest... Grubo z wami, chłopaki. Ej, ja myślę, stary, że on jest w szoku po prostu takim. Napisze, że od dawna planuje wykurzyć. Ja chcę tylko sobie pograć tego faniaczka. Raz mi zabił kurę i zrobił z niej strzałę. A do tego nie dba o gramatykę. O nie, sam pisałem źle gramatykę, napisałem gramtykę. A co zrobił ze strzałą? Strzelił nią we mnie, drań. Ale my mu szampo z mózgu robimy. No, strasznie. Chłop musi analizować 1000 rzeczy naraz i z tego wszystkiego wziąć jeszcze jakąś optymalną wersję wydarzeń. Powinni o tym film zrobić. Pikachu, do ciebie, mordeczko, nic nie mam. Dobrze się prezentujesz. Nie tak jak on. Popatrz na swoje ciuchy, ale zapomniał, że na to, jak się patrzył na Minecraftie, to się nie widzi swojego ciała. Ok, dzięki. Ale faktycznie jest zimnym drajem, stary. No. To co, sojusz? Niszczymy go? Miło było cię odwiedzić. No nie, stary! On zrobił to samo. Ej, nie wiadomo. On ma nas nie wiadomo, totalnie kogo gdzieś. Wybierze, on stary, ma, on no. ma nas totalnie gdzieś. O nie, to jest głupie na maksa, wiesz o tym. No. Jak się zapytałem, czy niszczymy go, to już raz nie odpisuje. A nie możesz sam już sobie z nim poradzić? Potrzebuję jednej osoby. Ja go zajmę, a ty spalisz mu ściany. Plan nie do przebicia. Ale to jest tak głupi troll. I od tego zginie? Nie, ale może się wyniesie w końcu. On zadaje jeszcze takie głupie pytania w tym wszystkim. To może zrób tak. Ok, to zrobimy. Idziemy teraz czy zaraz? To czesz. Ej, zrobię to samo. Co? Ej, zrobię to samo co z tobą, stary. No. W sensie, że totalnie jest Louise. Boże, daj tego się. On jest naprawdę tak zmieszany tym wszystkim. No, ej, ale co robimy dalej, stary? Dobra, stary, to ja mam pomysła. Może zróbmy teraz tak, że ty przyjdziesz do niego i oznajmisz mu, że no musi ci pomóc po prostu. Ale go wrobisz, nie powiesz, że chodzi bezpośrednio o mnie. I co ci zrobimy? To jest dobre pytanie. Być może TNT. Dobra, ja wiem, co zrobię. TNT, stary, czy coś. Bo ja w sumie nie mam ścian, które można spalić tak jak twoje. On sobie tutaj po prostu może stoi, stary, pod swoim domkiem i go monitoruje cały czas. To rozlewam ci wodę, stary pierw. Ale potem nie wzejesz TNT. To pierw, okej, dobra. To TNT. Dobra, idę do niego, stary. Okej, widzę. O nie, on wrócił do domu ode mnie, a ty już do niego przychodzisz. Leszko, potrzebuję pomocy. Jesteś tam? Nie dajemy mu w ogóle spokoju. Jeszcze... Jak on się nazywał? O Jezu, nie pamiętam. Kwikaczu. Kwikaczu, tak. Chodź, idziemy do jaskini pod Jaksy. Ej, na pewno pójdzie. Wiem, gdzie mogą być. Na 100% pójdzie, stary. Wróżbita Marcin, tego jeszcze nie grali w kinach. No to dawaj, pa, mówiłem. Ta. A ja, stary, będę stał w domu i weź, stary, jakoś go zaangażuj w to, żeby pomógł mnie z domku wykurzyć po prostu. Już go postaw przed faktem dokonanym. Ej, dobra. Ja sobie tutaj z drugiego kąta szybko wbiję, podglądać, co tutaj się dzieje. Okej. Okay. Musimy... Co, on zaczyna kopać? Musimy jakoś... Co miałem zrobić? Bo nie pamiętam, sorry. No wykurzyć mnie z domu, czy coś? On zaczyna tu kopać normalnie. O, on chyba tego nie przeczytał nawet. On po prostu... Szedł z tobą. Ej, kurde, gościu! Ej, co on robi? Zimna woda na łeb. No tak. Pa, ale ogarnął się od razu, nie? Czytaj, weź go ze sobą gdzieś do jaskini, okej? Okay? Tego sąsiada. Trzeciego. O nie, on widział, że mam redstone'ową pochodnię w ręku. Mówiłem ci, daj mi grać. Ej, to zróbmy tak, stary, że ty przyjdziesz po mnie. Dawaj, przyjdź po mnie. Zobacz, żeby chwilę poczekał i powiesz, że on coś ode mnie chce. I zaprowadzisz mnie do niego i zostawisz nas. I w tym czasie pójdziesz, żeby wysadzić mi dom. Czekaj tutaj. Dobra, idę do ciebie. Dobra. Siema. Napisz, że on coś od ciebie chce, tak żeby on to sąsiad widział. Sąsiad coś od ciebie chce i mnie tu przysłał. Czy on to czyta? Nie wiem. No o, tak, bo on był okej, okay, dobra, i dawaj, prowadź mnie do niego. Idziesz? No, prowadź mnie do niego. No. O. Gdzie on jest? Siemka. Gdzie stał? Co tam chciałeś? Dawaj, teraz wbiegaj do mojego domu i wysadzaj. On tutaj on stoi po prostu tniec. Tniec? Co znaczy tniec? Dobra, stary, uwaga, bum będzie. On cię ściemnił! Moja baza! Czemu to zrobiliście? Ej, napisz, stary, że to był jego plan. Dawaj, stary, zacznij zwalać na niego. Wynoś teraz się, to był jego plan. On to wszystko chciał zrobić. Kwikacza? Musił mnie. Tak, to on. Ej, nie
widziałem, nawet on pisze. Pikachu, czemu to zrobiłeś? Chciał mi zapłacić. Dla diamentów to zrobiłem. Tego ci nie wybaczę, Kwikaczu. On teraz je... On stoi, on nie wie chyba nawet co napisać. Co z nim robimy? Trzeba się... Co z nim robimy, bo jest niebezpieczny. Gościem w skórzanej zbrojce i metalowym kilofem. Okay. Kwikaczu, zawiodłem się. Zaoferował ci diaksy. Nie słuchajmy go, po prostu ignorujmy to, co on musimy ci wyjaśnić. Dobra, to co? Atakujemy? On cię kłamie. Kwikaczu, ja znam prawdę. Jesteś nowy. Właśnie. I od razu się to stało. Koniec tego dobrego. Napiszę, że nie jestem głupi. On nie jest. A mogę orać w stronę? Ja cię zaoram. Papa. Lecimy, stary, dawaj, bijemy go we dwóch. Ty sobie teraz pomyślą, stary. W szpitalu, stary, teraz pewnie jest. Co tam pisze? Czekaj, pójdę na szpital, ale tu muszę w drugim kącie. Dobra, tu jest Kwikaczu, w ogóle on ma skina. Ej, teraz dopiero widzę, bo miał zbroję. On ma slim skina Steve'a? On po prostu, stary, stoi. Jak używać krzyku, bo muszę komuś coś wykrzyczeć? Ej, co jest, serio? Muszę komuś coś wykrzyczeć? Oj. Ukośnik krzyk. O nie! Ej, najgorzej. Ej, patrz, napisał kropką ciszy, ktoś napisał na tym. To ten gościu mnie wrobił, dajcie mi spokój, jesteście fadnie ency. Co? Co? Jesteście fatnie ency? Nie, totalnie nie wiem, o co chodzi, nie? Ja też nie wiem, o co chodzi. Ale wrobiliśmy go i to ładnie, stary, nie? Widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie. UMW-ki też są filmy ze mną. Do jutra, yo.